Witam serdecznie na kanale Proste Przepisy dla Zdrowia i Urody. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam na film, w którym sobie zrobimy serum przeciwzmarszczkowe. Takie odmładzające do skóry dojrzałej. Użyjemy oleju z migdałów, oleju z awokado, oleju makadamia, maceratu z kwiatów dzikiej róży, glicerydu z kwiatów dzikiej róży, witaminę E. Dodamy również olejek eteryczny z kwiatów magnolii i kwas hialuronowy. Zapraszam serdecznie na film. Pierwszy składnik, olej migdałowy, który bardzo lubię i który właściwie w każdym moim serum, w każdym moim kosmetyku prawie że istnieje. A to dlatego, że migdałki, taki olej migdałowy działa przeciwstarzeniowo. Bardzo silnie nawilża, łagodzi stany zapalne, też przyspiesza regenerację. Bardzo fajnie się sprawdza w codziennej pielęgnacji, nawet przy chorobach skóry. Kolejnym składnikiem jest olej awokado. Olej awokado działa przeciwzmarszczkowo, a to dzięki połączeniu nienasyconych kwasów tłuszczowych i białek włóknistych przyczynia się do regeneracji i poprawy elastyczności skóry. Zawiera także skwalen. To jest taki naturalny składnik ochronny warstwy lipidowej skóry. Kolejnym będzie olej makadamia. Bardzo silnie ujędrnia i napina zwiotczałą skórę, poprawia elastyczność skóry, jej sprężystość. Również potrafi fajnie zmiękczyć i wygładzić skórę. Ponadto dostarcza szereg cennych substancji odżywczych. Także nawilża i regeneruje. Zapobiega utracie wody z naskórka, dzięki temu chroni skórę przed przesuszeniem i odwodnieniem. Gliceryd z kwiatów dzikiej róży. Generalnie kwiaty dzikiej róży mają działanie, silne działanie przeciwzmarszczkowe i warto sobie robić właśnie, kiedy dzika róża kwitnie, takie właśnie, czy to maceraty, czy te glicerydy. Pod filmikiem zostawię linki do takich filmów, jak można sobie taki prosty sposób, bardzo fajny zrobić gliceryd oraz macerat. Kolejnym składnikiem będzie kwas hialuronowy. To jest naturalny składnik skóry, jak wiemy, odpowiedzialny za jej odpowiednie nawilżenie i chłonie skórę niczym gąbka. I dlatego bardzo fajnie działa w kosmetykach, mając te właściwości nawilżające. Szybko przynosi skórze takie ukojenie, odświeżenie, po prostu ulgę nawet po jakiejś ekspozycji słonecznej, kiedy przebywamy długo na słońcu. Bardzo często jest właśnie stosowany w celu spłycenia zmarszczek, ponieważ ma silne działanie przeciwzmarszczkowe. Użyjemy tutaj również olejek z kwiatów magnolii, ponieważ on posiada takie właściwości, no nie tylko relaksujące, antystresujące, ale wpływa bardzo fajnie na stan skóry. Jego sam zapach działa jak perfumy, no i posiada bardzo silne właściwości przeciwzmarszczkowe. No a witaminkę E to stosujemy bardzo często w kosmetykach, nazywana jest witaminą młodości, opóźnia procesy starzenia się skóry, odżywia ją, nawilża, regeneruje, natłuszcza, poprawia generalnie jej kondycję. Poza tym też fajnie, oprócz tych właściwości przeciwzmarszczkowych, witaminka E jest takim naturalnym konserwantem dla kosmetyku również. Także moi drodzy, zachęcam serdecznie do zrobienia sobie takiego kosmetyku. Proporcje sobie dopasowujemy do siebie, w zależności też jaką mamy buteleczkę, ale warto sobie tak wymieszać. Jeżeli nie macie jakiegoś maceratu z kwiatów dzikiej róży, nie macie glicerydu, nie zrażajmy się tym. Bez tych składników też będzie super kosmetyk. Przede wszystkim będzie to wasz własny, zrobiony przez siebie kosmetyk, który nie będzie zawierał żadnych zbędnych składników. A o to przecież chodzi, żebyśmy to, co na skórze, mogli bezpiecznie dostarczyć organizmowi do środka poprzez skórę. Moi drodzy, w tym filmiku to wszystko. Jeżeli się przepis podobał, to oczywiście zapraszam do komentowania, czy też do zasubskrybowania kanału, być na bieżąco z kolejnym filmikiem. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.